to jest alkoholowy, czy niealkoholowy. Wtedy to działa, możemy spróbować, czy jest zawarty w danym napoju. Tylko musimy pamiętać, że w danym dowiedziałam się, to napoje, które są poddane temu badaniu, czyli zawartości sobie tego środka psychoaktywnego, że ciężko wykryć, czy one, jeżeli są ciemne, na przykład Coca-Cola, ciemny napój ciężko wykryć. No takie jak na przykład mineralna soda mężana, jeżeli czy tam piwo do tego jak ktoś czy tam dodaje do narkotyków, to wtedy jest łatwiej uzyskać. Dlaczego jeszcze jest bardziej niebezpieczne? Poza tym, że może doprowadzić do śpiączki tych lub w pamięci naszej, że możemy nie pamiętać następnego dnia, co się zdarzyło poprzedniego. To ponadto jeszcze jest coś takiego, jak musimy pamiętać jeszcze, że ten narkotyk, posiadanie każdego narkotyku, tak jak w Polsce polskie prawo mówi, jest zabronione. Nawet teraz od więzienia do 3 lat, tak, pozbawienia wolności, udostępnianie, jeżeli jest to przestępca, który nam udostępni, jest to zabronione i nawet do 5 lat więzienia można dostać przestępca. Jeżeli mamy jakiekolwiek przypuszczenie, że zostało to nam czy komuś, nie wiem, przyjacielowi, przyjaciółce zaaplikowane do jakiegoś tam napoju, czy alkoholowego, czy bezalkoholowego, wtedy musimy jak najszybciej zgłosić to na policję. Pytania macie jakieś? Miał ktoś do czynienia w ogóle z GHB? Ktoś słyszał może, albo miał gdzieś tam jakieś doświadczenie? Karolina, powiedz jak. Ale ty masz takich znajomych czasami. Nie. Ja mam dobrych znajomych, ale nie są. Ale ja nie mówię, że oni są śni. No, tak, masz dużo znajomych i wiesz. Ciekawe historie. Nie mam. Nie. No słuchajcie, przecież chodzicie po różnych imprezach i naprawdę nikt, nigdzie, nic? Nie, ja słyszałam. Jak byłam na połowiczkach w 1000. Nie, to był taki chłopak, który pił tylko kolę. I naprawdę. I nagle go wynieśli z klubu, bo coś mi się tam stało. I to jest, słuchajcie, też pierwszy oznak, taka oznaka, że jeżeli ktoś wypije naprawdę malutko alkoholu, albo nie pije wcale alkoholu, a źle się momentalnie poczuje, to znaczy, to już jest taki sygnał, że coś było dosypane, nie? Ja jeszcze słyszałam kiedyś, była dziewczyna z chłopakiem, razem w klubie i ona miała napój, on też miał napój i oni się wymienili tym napojem i się okazało, że on zaraz się zaczął mieć jakieś zawroty głowy, czyli jej dosypali, ale dzięki temu, że się z nim wymieniła, to nic się jej nie stało. No i po prostu wyszli z tego klubu. No nie jest to jakieś takie odległe od nas, tak? Może w naszym kraju jeszcze nie jest aż tak bardzo to popularne, ale jednak wielu z Was na pewno też podróżuje w innych krajach Europy i nie tylko. Także i też gdzieś tam będziecie może na jakichś imprezach, klubach. Może pamiętajcie, że to jest bardziej nasilone w innych krajach. Żeby nie wymieniać się, tak jak tutaj powiedziałaś, żeby się nie wymieniać napojami z nikim. Nie wracać do napojów szklanych, które były zapoczęte, żeby później do nich nie wracać i nie rozwijać. Nie przyjmować żadnych napojów od nikogo obcego, poznanego, ani można powiedzieć od osoby nieznajomej, tak? Bo jakby to nie było, nigdy tak naprawdę nie wiemy, kto nam coś dosypie, bo my tego nie widzimy. To nie ma ani smaku, ani zapachu, ani tego praktycznie nie jest, ani toaletne, nic. Nie możemy tego rozpoznać. Jedynym momentem rozpoznania to są pierwsze objawy, symptomy tego, że się źle poczujemy. A jeżeli się źle poczujemy, może to już być, no może być to za późno, prawda? Może być za późno, możemy już nie ustalić sprawcy, kto to dokonał. I no, możemy nie wiedzieć dlaczego, prawda? No dlaczego to na pewno taki cel może być, że coś chciał po prostu zrobić, czy do kobiety, czy tam czy kradzież, czy jakaś tam kwestia tutaj, mogę powiedzieć, na ciele. Tutaj kiedyś, ja nie wiem, czy Pani też mówiła o tym, Pan Adam opowiadał, że miał też takie sygnały, że są w to wszystko też zamieszani czasami barmani. że rzeczywiście wiedzą, komu podać i po prostu, no wiem, że to jest już bardzo ograniczone zaufanie w tym momencie, nie, co pijemy, ale no mówił, że były takie przypadki, że rzeczywiście kogoś tam bardzo podejrzewano o to, że współpracuje z osobami, no właśnie takimi, które jakiś tam interes mają w tym, nie, żeby konkretną osobę, no, podać, odurzyć. No, tak, nigdy nie znamy swojego, no można powiedzieć, no, granicy wytrzymałości, nie wiemy ile dano i przyjęliśmy dawki. Ja mówię, tutaj ten narkotyk może prowadzić nawet do zgonu, tak? Jeżeli od razu widzimy, czujemy cokolwiek, że coś się z nami będzie w śmiecach, no najlepiej, jeżeli są to osoby, które z nami są przyjaciółmi naszymi, bo oni też... Do których mamy zaufanie przede wszystkim. Dokładnie, oni nas obserwują i oni nam mogą też stwierdzić, no coś się z nami dzieje nie tak, tak? Jesteśmy bardziej wtedy bezpieczni. Pytania macie jakieś?